Jankes, Harashim, witamy w Grotesce, gdzie tylko jedno jest pewne. Jesteśmy tu po to, by pośmiać się często z samych ciebie. Jeżeli śmiech to zdrowie, możemy śmiało wam zagwarantować, że w dzisiejszym programie zaaplikujemy wam sporą dawkę śmiechu. Zaczniemy od wkrętów związanych ze wzrokiem, tak więc popatrzmy. Widziałeś? Nie, nie widziałem. No widzisz, a ja widziałem. Oczami wyobraźni oczywiście. A ja bym coś zjadł. Co? Chińczyka jakiegoś. Mogę zaproponować popcorn. Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Krótka przerwa, za chwilę do was wracamy. Witamy po przerwie, oglądacie program Groteska. Jankes, Harashim. I teraz będzie coś w zupełnie innym stylu. Pojawi się taki ruch, tylko nieco lepszy. Czyli wiesz co teraz robię? Wyginasz śmiało ciało. Węgorza. Na. I kawał dobrej muzy. Pojawi się dubstep. Ja sobie patrzę już na telewizor, bo to co za chwilę wy zobaczycie na swoich ekranach, na pewno wam się spodoba. Moja mama Tereska jest fanką tego obrazka. Zobaczcie. Prawdziwa lekcja biologii w Grotesce, za nami gady, teraz przechodzimy do ssaków z rodziny kotowatych, mamy tygrysy. Prawdziwe. Tysonowe takie nawet, Mike Tyson w zupełnie nowej roli, za chwilę przed wami na tym właśnie oto telewizorze też sobie to zapuścimy. O, jest pauza. To może być dla niektórych osób, które nas oglądają, prawdziwy knockout, zobaczcie. Like that.
Jedno jest pewne, po nagraniu tego teledysku nikt nie wyszedł ze studia bez ucha. A Mike Tyson żadnej pracy się nie boi. Krótka przerwa przed nami. Muzycznie w SK TV na pewno pojawi się coś bardzo przyjemnego, a po muzycznej przerwie znowu my. Wasze zdrowie. Witamy po przerwie. Jankes, Harashim. Oglądacie program Groteska. Zobaczcie kolejną porcję bardzo oryginalnych wkrętów. Tego patrzenia coś mnie kark boli, tutaj wszystko mnie boli, tutaj mnie boli, tutaj, wszędzie, tu mnie boli, tutaj. Czy jest też masażysta na planie, przepraszam bardzo, ja bym chciał bardzo kolegę tutaj, bo ja się nie podejmuję rzeczywiście. Program Groteska, który żartem stoi. Właśnie, ty widzę, też stosujesz, tak? Stosujesz jogę śmiechem? Co takiego? Joga śmiechem. Nie znam człowieka. To się robi tak, że siedzisz i robisz... Oh, shoot. You were gonna go. Edward. Take this ring. Take this ring. As a sign of my love and fidelity. As a sign of my. Jak znam życie, potem już im tak do śmiechu nie było. Zobaczmy teraz może kolejny nokautujący filmik w naszym programie. Kick and move. Hey, mama,
punches and it turns a penalty. Does that lay hand again? The French looks unlucky. Oh, he was hit after the bell there. What a sensational start. Groves is in big trouble now, and French senses it. And French is going for the finish, but Groves' legs have gone. I had it taken away from me tonight, unjustly, but I'll be back. That was your own crowd. Masz coś do mnie? Masz coś do mnie? Masz coś? Ochrona! Przerwę! Oglądacie program Groteska? Niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Zgadzam się z kolegą, z moim przedmówcą. Teraz czas na stały punkt programu, czyli na ekipę Polish Idiots. Oni nigdy nie zawodzą. Przygotowali dla was, no i dla nas, nowe, pojechane filmy. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale tam była lokomotywa. Była, widziałem. Była i jak znam życie, skoro to pociąg w Polsce, bo to we Wrocławiu taka lokomotywa stoi, to na bank się spóźnili. A my na pewno się nie spóźnimy z kolejnym widzeniem. To już za chwilę w Grotesce. Zróbko. Nieładnie tak jest śmiać się z innych, no. Nieładnie. Lepiej zawsze jest się pośmiać siebie. Z siebie. I taką maksymę wciela w życie amerykańska grupa. Okej, go! Tak się nazywają. Ich teledyski tworzone są zawsze z takim małym przymrużeniem oka. Skończyłeś? Skończyłem. Okej, go! Get what you need. I'm behind the lines.
behind the wall. Tell me why some magic man really that bad after all. White knuckles. Yeah, maybe it's not so bad. So let your head down now. White knuckles. Muszę tę kwestię przećwiczyć z psami moich sąsiadów. Wyglądają na bardzo inteligentne. Mają pieski, tak naprawdę? Ładne? Duże? Małe? Małe. Nie za duże. Oni na pewno nie mają, ci, których za chwilę zobaczycie, bo to są tacy idioci, i to mówię w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że żaden pies by z nimi nie wytrzymał. Przed wami nasi ziomale, czyli Polish Idiots! Gdybyście chcieli pokazać nam swoje ekstremalne jazdy, bardzo prosimy www.sk.tv, tam wysyłajcie swoje zgłoszenia do kolejnych programów Groteska, a ten dzisiaj to już kończymy. Kończymy. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia za tydzień.